Okej. Okay. Ten filmik to jest taki teścik, że głowa boli. Ja sobie później to zobaczę na telewizorze, na YouTubie, na 55 calach, jak wygląda jakość tego wszystkiego. Ale powiem wam, że zrobiłem teraz taki test, że pod ten obiektyw podłączyłem telefon, gdzie ustawiłem rozdzielczość Full HD. Ale akurat w tym telefonie nie ma opcji 60 fpsów w Full HD, więc będzie pewnie 30. Ale powiem wam tak, jest fajnie, można to fajnie połączyć sobie z telefonikiem. I powiem wam, że dosyć szybko działa na telefonie to odświeżanie. Bardzo szybko. To jest BlackBerry Q10. Usunąłem z matrycy soczewkę, także jest wszystko podłączone bezpośrednio do obiektywu. Odległość maksymalna jakaś jest możliwa. Pamiętacie ten układ? Ten układ był widoczny na mojej kamerce Akinsa. A teraz na chwilę zdejmę telefon, bo trzymam go ręką z tego obiektywu i dam odległość dwa razy niższą. Okay. Teraz jest ta odległość dwa razy niższa. I możecie zobaczyć, jaka jest jakość. Jakość i jakie jest pole robocze, bo teraz jest 16:9 obraz będzie. Tutaj dotykam tego elementu. Powiem wam, że jeszcze nie widziałem tego podłączonego pod HDMI i obrazu, jaki będę miał na telewizorze. To może być bardzo ciekawe. A co dopiero by było pod matrycą, która ma obsługę 60 fipsów. BlackBerry Passport ma w opcjach kamerki 1080p 60 klatkach. Tutaj jest 1080p teraz w 30 chyba klatkach. Ale można zrobić z tego kamerkę, z takiego połączenia telefonu i tego obiektywu bez problemu. Jestem ciekawy, jaka będzie jakość na dużym ekranie. Jak sobie to potem wrzucę na YouTube'a. Dobra, jeszcze co chciałem powiedzieć. Spróbuję jeszcze może nagrać potem filmik w 720, ale w 60 klatkach, bo Q10 BlackBerry obsługuje właśnie 720p w 60 klatkach. I zobaczymy też, jaka będzie jakość na tych 720p. Ja jeszcze się pobawię do 5 minut na tym. Jakieś układy pokażę mniej więcej. Dobra, 10 sekund mi zostało. Ok, kończę.